Hello na kanale. Jesień zbliża się wielkimi krokami i nie da się tego ukryć, już pomijając te pożółkłe liście, deszczową pogodę, 6-stopniowe temperatury rano, więc masakra. Widziałam, że w niektórych miejscach są nawet już 3 stopnie, więc na dzień dzisiejszy jest 15 września. Mam dość. Chciałabym rowerem jeździć do pracy. Raz byłam jakiś czas temu, gdzie właśnie rano było około 10 stopni i następnego dnia co? Ból gardła. I jak tutaj zdrowy tryb życia, a jeżdżaj na rowerze? No nie da się. Ja wiem, że jak pewnie bym ubrała się na cebulkę, no to inaczej, ale fajnie bym chciała tak pojechać rowerkiem, ale żeby z 15 stopni było rano, a nie, no teraz to nie ma opcji. Ja wiem, że ludzie jeżdżą, bo nawet mijam ich, jak jadę samochodem, a dla mnie to nie jest wtedy żadna przyjemność. Tak jak wspomniałam, jesień zbliża się wielkimi krokami, dlatego chyba czas na dekoracje jesienne. Ja chciałam to jak najbardziej odwlec w czasie, bo no nie chcę jeszcze myśleć, że to już jesień. Rano wstaje ciemno, 20 godzina 21 ciemno, a dopiero co było jasno. W Norwegii przecież jest bardzo długo jasno i w nocy, i rano. A teraz już czuć, że ta jesień nadchodzi, bo jest ciemno i widać ewidentnie ten przeskok, że kurde, patrzysz za okno, jest ciemno. Ja wiem, że w Polsce już długo jest tak, ale tutaj no taka, można powiedzieć, nowość w cudzysłowie. Więc trzeba się z tym pogodzić, że miesiąc i będzie śnieg. Mam nadzieję, że z 2 miesiące, ale no zobaczymy. Jak rano jest teraz już 5 stopni, to się nie dziwię, jak jakiś poranny śnieg będzie padał w ciągu miesiąca. Oby nie, no ale. No, tak więc muszę iść na strych, poszukać moich ozdób. Niestety, no trochę bardziej niestety, nie mam za dużo nowości, bo powiem wam, że jest taka lipa w sklepach tu w Norwegii. Jak byłam u mojej siostry w Ameryce, mam taki stary film, w ogóle bez głosu, tylko pokazuję, co jest w sklepie. Dla tych, co lubią graty, to odsyłam. Tam to jest normalnie raj. Sklep nazywał się Hobby Lobby. I tam znajdziecie wszystko, od wycieraczek, po jakieś takie drobiazgi tematyczne, no och. Z jednej strony dobrze, że nie ma tego sklepu tutaj, bo bym zostawiała pół wypłaty, a z drugiej szkoda, bo właśnie ten towar jest taki ograniczony w tej Norwegii. Ja już w ogóle nawet za ciuchami mi się za bardzo, za ubraniami nie chcę mi się chodzić za bardzo do galerii, bo wydaje mi się, że teraz króluje właśnie zakupy online królują i dużo prościej jest coś kupić online, tak jak na przykład na Zalando. Przychodzą ubrania, odsyłacie, jak coś nie pasuje i tyle. I większy wybór jest też, bo jeśli chodzi o sklepy, nawet z odzieżą, tutaj też szału nie ma. Lipa, więc ani ozdób, ani ubrań. Można oszczędzać pieniądze, nie wydawać na głupoty. No ale nie, bo są zakupy online i tak się troszkę nadrabia, ale jednak te strony internetowe w Norwegii też za dużo wam nie oferują. Wstawię wam tutaj film, jak ostatnio byłam w sklepie, bo sami zobaczycie, że nic nie ma. Jest kurczę, połowa września, powinny być sklepy wypchane dekoracjami na jesień, a u nas, jak ich nie było, tak nie ma. Nie wiem, co jest w tym roku. Powoli rozglądamy się za ozdobami jesiennymi i zobaczcie, jakie fajne dynie. Słyszę, że jest teraz promocja. 45% na całe zakupy. 250 koron, no. Jest 80 zł taka dynia. Ta już troszeczkę tańsza. 170. 60 zł, 70. No ale wiadomo, to też nie ma co w złotówkach przeliczać, bo troszkę inaczej się tutaj zarabia. Co nie zmienia faktu, żebym wolała za darmo to dostać, no ale. Fajne. Nie wiem, czy bym nie wolała brązowych, ale może na któregoś z tych się skuszę. Zauważyłam, że dużo jest takich lamp w takich stylu grzybka. Hello. O, to taki grzybek. Nie wiem, czy ze względu na jesień, czy to jest po prostu ostatni krzyk mody. O, kolejne grzybki. Gruszka. No to jakiś cute. No małe ciasteczka albo jakieś cukiereczki. Orzeszek. Fajne, lubię takie jesienne klimaty. O, brązowe grzybki. Takim się wiele bardziej widzi.
150. I kolejne orzeszki. O, znowu lampy jak grzybek. To było po prostu na jesień, tak? Teraz jesteśmy w sklepie Kid. Jeszcze kubek dynia. 150 koron. Kolejny kubek z motywem grzyba. Śmieszny. Mamy pokrywkę, więc ciepło nie ucieknie, ale no, masz ucho, więc to jest raczej kubek. Właśnie jestem z Monią w sklepie o nazwie Kid. I chyba zamykają te interesy i wszystko jest minus 70%, więc już czepnęłam pościel, którą mogliście zobaczyć na moich zimowych vlogach. Minus 70% naprawdę się opłaca. Patrzymy na inne graty. Może coś upolujemy jeszcze. Co my tu mamy? Też zasłony. Jeszcze chyba czepnę taki bieżnik i taki lniany obrus, coś takiego. Takie nudziarskie kolory. Ja lubię. Już większość przebrana. Szkoda, że tak późno tu trafiłyśmy. Sporo jakichś lampek, żarówek i tak dalej. O, Monia, widzę, coś czepnęło. Bierzesz? Ile koster? Normalnie 150. A, minus 70%. No to 45 koron. I to są promocje. Na świeczkę. I tak się kupuje właśnie graty, które nie są potrzebne. Mamy gwiazdy na okno. Ale cute. Światło to miga. Tak jak pokazałam wam na filmiku w sklepie Kid, akurat powiększają lokal, wszystko było minus 70%, ale niestety trafiłyśmy na ostatni dzień przed zamknięciem i wszystko było praktycznie wyprzedane. Kupiłam sobie jedynie pościel, którą mam, już kupiłam taką samą, tylko że inny kolor, jakoś w zimę. Podczas nagrywania vlogmasów, do których odsyłam. Niedługo zacznie się grudzień, wcześniej już o grudniu. Pewnie będę nagrywać znowu jakieś świąteczne vlogi. Wszystko w swoim czasie, ale ta pościel naprawdę jest super miękka, nie klukuje się nic. No, jest droga, ale wszystko było minus 70%. To mówię, dobra, pościeli nigdy dość. Niech czeka na swoją kolej, ale wezmę ją, bo naprawdę super okazja. Jak wygląda ta pościel, którą kupiłam, ona ma taki wzór. To jest jakaś egipska bawełna, nie wiem. I zobaczcie, cena jest 1900 koron, ale minus 70%, więc jakieś 600, coś takiego, bardzo się opłacało. Tak samo z innymi gratami, bo kupiłam również jakąś tam serwetę, obrus. W takim kolorze jak juta, coś takiego, wiecie, ja lubię takie klimaty boho, właśnie jak te moje pałki z tyłu, te trawy. Więc wiecie, jak to jest na promocjach. No, wcześniej może byście nie kupili, bo w sumie nie jest aż tak potrzebne, ale na promocji, no to już inaczej i się kupi, no, bo się przyda. I właśnie kupiłam mi obrus i świeczuszki, ale świeczuszki się przydadzą, bo właśnie zaczyna się już ta jesień. To jest ten obrus. Taki, taki, taki nudziarskie, ale ja lubię takie nudziarskie. Będzie pasować wszystko, takie nudziarskie kolory. I to też w minus 70%. 300 koron. 90 koron. Co my tu mamy? O, to kupiłam i od razu tak myślałam, gdzie ja to dam, ten bieżnik. Ale gdzieś go upchnę. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztował. On był związany taką nitką i miał tam cenę. Ale gdzieś mi to zaginęło w akcji. A nie, nie zaginęło w akcji. Jest. Czyli za taki bieżnik było 280 koron, a tak to było minus 70%. A i wtedy jeszcze kupiłam takie świeczuszki. Ona była za 18 koron po przecenie już, a ta nawet, nie wiem, około 15, więc mała różnica między nimi. Ale więcej nie było takich dużych. I ona jest taka, taki ma ciekawy jakby... taki beton przybrudzony, nie wiem. Ale fajne, ja lubię takie ciemne kolorki. Tu mam stare jakieś, niewypalone do końca. Właśnie jesienne
klimaty. No i co, nie przedłużając, lecę na strych po graty. Ja tak kojarzę, jak poschowałam je razem z zimowymi, więc och, zanim tam się przekopię przez te świąteczne graty, to trochę minie, no ale nic. Nikt za mnie tego nie zrobi. Lecę. Jeszcze mogę wam pokazać porażkę, jaką ostatnio chwaliłam się, że kupiłam w IKEA kwiaty na promocji. I czemu one były na promocji? Ja już wiem czemu, oni dobrze wiedzieli, co sprzedają. Proszę bardzo, o tym kwiatku mowa. Ja myślałam, że one wszystkie zakwitną na takie białe kwiatuszki, te zielone kokony, co tu są. A zobaczcie, co tu się dzieje. Nic nie zakwitło, a one już przekwitły. Co za badziew, zobaczcie, liście też, coś tu jest nie tak. Ech, no niestety, ale zaraz już po sezonie. Wszystko od mrozu mi tu pewnie padnie. Spróbuję uratować, co się da. No ale... Ta kocimiętka 10 tysięcy razy ścięta na kulę, ale ciągle coś wypuszcza. Dobra, lecę na strych. Znalazłam trochę gratów. Tutaj już widać jakieś dynie. Trzeba pozbierać manatki, które są porozrzucane w domu i wprowadzić jesienny klimat. A o tych cudach wspominałam też jakoś na ostatnich filmikach. Sposób na całoroczny wrzos tak usechł, że po prostu nie ruszam go i się jako tako trzyma. Ale każde dotknięcie to jest ryzyko, że wszystkie kwiatki spadną. Więc na jesień, jak znalazł wrzos, perfekcyjny. I mamy jakiś tam jako tako strojk. Muszę pozbierać kasztanów, to sobie je tu powkładam i będzie git. Więc dekoracja bardzo podobna do tej sprzed roku. Tutaj zrobiłam taki mały stawek z dynią i szyszkami. Ta szyszka to normalnie jest mega. Ja ją mam ze Stanów Zjednoczonych. Jak byłam u Kasi na Florydzie, u mojej siostry, byłyśmy na kółkach, czyli taki spływ rzeką. Na kółeczkach sobie dryfujecie i po prostu leżała taka wielka szyszka. Więc co ja przywożę z Ameryki? Szyszki, które znalazłam na parkingu w sumie. Tutaj też mam jedną taką dużą szyszkę. Tu nie zapalam, bo kurczę się boję, że w telewizor mi będzie wtykało, więc i może coś zniszczyć, dlatego musiałem odpalać kawałek dalej. Tutaj kolejny mini stroik z tym kwiatkiem z IKEA. Też kasztany jakieś położę i będzie git. Nie mam może na bogato, ale niech będzie. Zawsze to jest jakiś taki klimacik. Więc o, jakby się siedziało przed telewizorkiem, no to widać, że jesień. Tutaj też taki malutki kącik, koszyczek z dyniami. Mała jeszcze. Może powinnam tak zrobić, że ta duża wpadnie i ta mała będzie bardziej na wierzchu. A, nie wiem, niech będzie. Tu troszeczkę chcę wypalić te nowe świeczki, które mówiłam, że są tak jakby taki beton pociapany. Ja wiem, że niektórzy ściany sobie takie robią. Spoko to wygląda. Tu jest moja dynia z Hobby Lobby. Muszę baterię kupić. Ale patrzcie, spoko jest to, że w sklepie można przycisnąć sobie, sprawdzić. I jeszcze wam powiem coś na temat tych traw. Bo moja mama ostatnio, jak robiłam vloga gadanego, zbystrzyła je i mówiła: skąd ty masz te trawy? Już Iwonie się oczy świeciły. No i ja je kupiłam na AliExpress, ale widziałam takie same na temu. To był chyba zestaw 120 traw, że macie, wiecie, 20 sztuk tych, 20 sztuk tych, tamtych, tamtych. No i muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie się prezentują. Chciałam sobie kupić takie kiedyś tu w Norwegii, ale to było takie drogie, że stwierdziłam, nie. Znajdę w korzystniejszej cenie. I no naprawdę muszę powiedzieć, że robi robotę, ładnie wygląda. I mogę wam szczerze polecić. No i te świeczuszki dam tutaj, ale obawiam się, że też nie będę mogła ich zapalać, bo to wszystko pójdzie mi wtedy z dymem. No, a te ptaszki kupiłam tu w Norwegii. Rok temu. Na czarnym to zaraz kurzawe widać. No nic. I jeszcze zrobię stół w kuchni i będzie koniec ozdób. No, w kuchni się za dużo nie dzieje.
To jest. Od razu wykorzystałam ten obrus, który kupiłam. Jakiś stary czarny bieżnik. To też chyba z AliExpress, ale też dostaniecie na pewno w każdym sklepie typu Home and You. No, fajnie talerz na tą położyć i wygląda od razu ładniej, bardziej elegancko. Te kwiaty to już mają, nie wiem, z 10 lat. Je kupiłam na AliExpress sztuczne. Jeśli nie mam prawdziwych, to chociaż one stoją. Ale i tak nie mogę narzekać, bo naprawdę dość często dostaję żywe, cięte kwiaty. Ale no w sumie, no niby żółte pasują na jesień, ale coś by można było tu wymyślić. Jakieś świeczuszki właśnie, tu kasztany też muszę załatwić, jakieś szyszki i będzie gites. Mam teraz akcję poszukiwania ściereczek, bo kupiłam sobie je też u Kasi. U mojej siostry, jak byłam w Ameryce, takie pamiątki z Ameryki, ściereczki. Właśnie z tego Hobby Lobby z dyniami, tam jakiś samochodzik, kto miał na pace dynie. Nie mogę tego nigdzie znaleźć w domu. Idę zobaczyć na strych, bo chyba tam jest. No muszę mieć ściereczki ładne, tematyczne. Ach. No. Znalezione. Ja byłam pewna, że one gdzieś są. Tu jest jedna dynia. Tu inna dynia. Co tu jeszcze? Worek od Madapal. Od reszty jedzenia? Nie, tu już chyba reszta świąteczna. No, jak wiedziałam, że jest. Mówiłam, samochód z dyniami, zgadza się. I jakieś dynie są znalezione. Jej. Będę mogła sobie powiesić. O, tu ma taki ładny ten dół. A tutaj taki zwykły. To tą stroną będę musiała powiesić. Cute. Jeszcze założyłam sobie takie... Co to jest za materiał? Jakby welur. Welurowe poszewki na poduszki, nie wiem, czy mam takie dziwne światło, jest, one są takie mocno czarne, a wydają się szare. Na dzisiaj to już tyle. Wyjątkowo dużo nie gadałam, więc no, jest progres, że nie rozgaduję się. Dajcie znać, czy też dekorujecie mieszkanie, czy czekacie, aż zacznie się kalendarzowa jesień, czy tak samo jak ja, odczuwacie już nieuchronnie zbliżające się właśnie te zimniejsze wieczory. Widzicie, że te liście na drzewach już spadają i odczuwacie taką jesienną aurę i wprowadzacie ją do domu. U mnie wszystko jest. Na pewno jeszcze ruszę na jakiś shopping. Może poczekam, aż będą przeceny, bo trochę bez sensu przepłacać, jak zaraz w sumie będzie 50%. Lubię polować na okazję. Tak więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!